gave the Vikings something to fight for. Siemano, w kolejnym odcinku. Słuchajcie, lecimy dalej z zadaniem z fabułą. Co się drzesz? Z fabułą główną. Musimy zabić jelenia, żeby dotrzeć do siewcy. Czy jakoś tak? Pamiętaj, jak ci się seria podoba, subik, łapa w górę, komentarz dla zasięgów i tak dalej. Oj, przepraszam bardzo. A my lecimy z tematem, więc... Tu się trzeba dostać. Tu jest jeleń. Jeden z tego kultu druickiego. I teraz, żeby się tam dostać. Spróbujmy zrobić to tak. Wow. Trochę w powietrzu, ale nie szkodzi. Ten patrzy w moją stronę. Ty jesteś jakiś mocny? Nie, ale będę musiał i tak pewnie potwierdzić ten, nie, że go zabiłem. Więc może zróbmy tak. Teraz ta dymna strzała, widzę, mi się mega przyda. I chyba tak zrobimy. No, co jest? Co się stało? Nie mogę go potwierdzić, no ale dobra. O, teraz mogę. Ale dostał bani. No lep, cyk. Dobra. To jeszcze. Cyk, dobra. Dekapitacja, raz, dwa, trzy. Dobra, i co my tu mamy? Jak już jesteśmy, wtedy pozbierajmy, co się da. Tu są strzały. Dziwne, że nie mogłem go wtedy potwierdzić, tylko teraz mi dopiero wyskoczyło. No, ale dobra. Ważne, że nie uciekł. Darkness could not hide you. O, skrzyneczka. Dobra, tu coś jeszcze jest. Ja mam znowu tendencję do nieprzeszukiwania dokładnie lokacji. Oho. A, i to jest ten siewca. No to od razu idziemy po siewce, bo jego mamy zabić. A tu coś jest jeszcze. O, dobra, nice. A siewca jest tu i jak zwykle nie ma tam szybkiej podróży. Oczywiście. Dobra, gdzie jest ten przedmiot? Tu jest. Co to będzie? Celtycki płaszcz. No i dobra. Dobra. Płaszcz jest teraz tak. Szybkiej podróży nie mogę, więc chociaż tutaj byśmy skoczyli i potem stąd polecimy tam. Więc tam dotrę na miejsce i zaraz do was wracam w takim razie. Dobra, słuchajcie, docieramy na miejsce. Takie trochę Kermoren dla ubogich. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Mi to przypomina trochę Kermoren. Takie, wiecie... No dosłownie dla ubogich, ale mniejsza z tym, dobra. Lecimy po tego gościa. Tu myślę też nie ma co się... O! These would be the arms dealers the Tsar spoke of. I must approach carefully. No dawaj, dawaj, dawaj. Cyk. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Skrzyneczki, sporo ludzi i tak dalej. Dobra, nice. Zakryjmy się, jeśli to w ogóle nam coś da. Tu jest jeden, ci będą go widzieć pewnie. Tak, myślę, będzie to miało więcej sensu. Stąd trafię tu. Dobra, a gdzie jest ten... Tam gdzieś w środku siedzi. Łucznik chyba jakiś zwykły, dobra. No nic, to myślę, że i tak trzeba się dostać tutaj najpierw wtedy. I tak zrobimy. Najpierw cel, potem zajmiemy się całą resztą.
Więc poszedłbym w tą stronę najpierw. Ale dawaj, dawaj, szybko. Dobra, gleba, tego też załatwimy, bo i tak muszę tam wejść. To jest ten gość. Jakiś taki. Myślałem, że będzie trochę bardziej. Wiecie, o co chodzi, nie? Liczyłem na jakiś. Może to, że boss fight, ale wydawał się być duży, a tutaj. Ale mniejsza z tym, dobra. Porobiony. Bez alarmu, bez alarmu, nice. A jednak z alarmem. Niespodzianka. Ups. No i jak w CS-ie. Boom, headshot. Ty no, gin. No. Dobra, skrzyneczka. Tam ktoś biegnie, ale zdążymy go dobić, bo to w sumie czas zwolni chyba, nie? Your rituals are at an end. Moje wyskutki to równa siłą nawet temu, że ostatnio władcy Rzymu. Dobra. So the abbot leads the children of Danu, both the druid and bishop. What god will greet him at his death? Niespodzianka. Kto następny? Dobra, czyli standard widzę, że osoba najbardziej zaufana. Przynajmniej ta, co powinna być. Przewodzi zawsze jakimiś takimi, wiecie, nie? Że to... Wcześniej był to król. Teraz jest ten opat cały. Co tam też niby, że to nie, że niby nie on, że on taki super i w ogóle, nie? No ale dobra. Dobra, zerknijmy szybko wtedy, jak to tutaj wygląda. Okej, okay, czyli czekajcie. No ha, czyli to już jest końcówka w sumie, na to wychodzi. No bo jak zabijemy tego, jest koniec zadania, powiedzmy, tak. To jeszcze upolujemy tych, żeby nie było. Mistrza picia, którego znajdziesz w dublińskiej piwiarni. Dobra, spoko, da się zrobić. Dobra, przejrzymy tu jeszcze wszystko, co jest. Pyk, wow, mnie teleportnęło. Wypuśćmy tych, który to? Tej. Aj. Panowie, proszę mi tu zadymę zrobić. Co, mnie nie widział gość? Dobre. Dobra, tu nic nie będzie. Tu jest jakieś wejście, więc tam coś jest fajnego na bank. Dobra, idziemy po niego. Ups. No co za gość? Dobra. Tu od przodu nic... Nic nie ma. Dobra, to szukamy po kolei teraz. Tu jest coś, widzę na blisko. Z buta na łeb. Ja ci dam, ty. Aj. Dobra, trzeba pociszyć trochę strzelanie, widzę. Dawaj go, dawaj go. Nie będę cię ganiał.
O, nie to. Dwójeczka miała być, no ale nieważne. To ty dostaniesz dwójkę, chodź tu. Buła. Jeszcze żyjesz? Myślałem, że głowa mu wpadnie do tego worka z kamieniami. Dobra, tu coś chyba będzie, skrzynka jakaś, tak? No to wychodzi. O, jeszcze niżej się da. Dobra, otwórzmy to. Tu nic nie ma w klatce, nice. Nice, nice, nice. U góry coś jeszcze jest, ale to i tak będę tam wracał, więc zacznijmy od tego. Wygląda jak trochę ta z wężami, nie? Dziura. O, co tu mamy? Wikińskie pozdrowienie. A to część, ta druga ta chyba, tak? Drugi poziom. O! Hehe, dobre. Dobra, teraz tak, to... Nie zapasy, tylko to masz złapać. O. Która mam tą stronę? Do tyłu, nie, w lewo. O, że w lewo działa i teraz do tyłu. Aha, bo ja na tym po tym wyjść, dobra. Myślę, że to jakieś przejście jest. Dobra, up. I teraz tu do góry jeszcze. Bania, kolano. A już bez buły, dobra. O. Nice. Dobra, czy my coś tu jeszcze mamy? Tam coś jest. I tam, czyli na wieżę idziemy. Czyli w sumie tam, gdzie byłem. No i gdzie ty idziesz? Dawaj do góry, bo tu kurde. Dawaj, 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 dawaj. Chop, chop, chop. Tu wejdźmy, będzie chyba szybciej. O. Nie tu, co ty robisz? Chłopaku, złaś. Jak on jak taki magnes, jak się ma do czego przyczepić, to zrazu, nie? Teraz idziemy do góry. Nara. O, tęcza. Gdzie tam patrzysz? Ten jak do nim poleciał, dron. Dron w ogóle, moja ulubiona nazwa na tego. Na tego orła, czy jak my tam... Na tego. Kruka. Ciągle mylę te Odyseje teraz z tym. Dobra, tam do góry trzeba się dostać. Pójdźmy jak po chłopsku, może coś będzie po drodze. W sumie to nic ciekawego, dobra. Tutaj coś jeszcze jest? Nie ma. Tam coś jest. I to chyba na tyle będzie. I opal, a opal gdzie jest? Dobra. Cyk. Cyk. I tak będzie chyba najszybciej. I cyk, i skrzynia będzie tu. Dobra, ogarnięte, tu możemy spadać. Ale tu nie, tu jest wyjście. Zróbmy może tak, właśnie, po prostu byleby wyjść. Ok, i teraz sprawdźmy, gdzie to jest. To odznaczmy. Tutaj gość jest. Dołącz do obozu. To nie, czekajcie, zakon, bo to już będzie końcówka wtedy w tym.
Dobra. Cmentarzysko opodal wodospadu w Bali na Gal. W spalonej osadzie. A to wiem, gdzie to jest. Tylko czy ja mam tam jakiś transport? Nie mam. Mam. Ale elegancko akurat tutaj łajbę zostawiłem. To ja tutaj w takim razie lecimy robić ten. Lecimy robić to zadanko, tą część. Nice. To się elegancko złożyło, bo ja tutaj akurat nie skumałem na początku i jak szukałem danych do tego ostatniego właśnie gościa, tak poza filmem, żeby nie zamulać, to tam było napisane, że odszuka jelenia, żeby się dowiedzieć coś tam. I ja szukałem na mapie tego jelenia, że to może jest jakieś, wiecie, jakieś miejsce czy coś. I się okazało, że gość ma ksywę jeleń. I tak skończyłem na poszukiwaniach właśnie tutaj, więc idealnie bym powiedział. No cześć. Szybszy niż wilki, nie? Dobra. Co my tu mamy? Skrzynuchę jakąś, cyk. Okej, okay, może tak, zaznaczmy sobie. Aha, czy tam nie będzie zaznaczenia chyba. Cmentarzysko opodal wodospadu w Bali na Gal, w spalonej osadzie nad rzeką. Cmentarzysko, no czyli to chyba tak. Tak, bo tu nie ma nic, tu jest chyba może ewentualnie. No, czyli przejrzyjmy się temu wszystkiemu tutaj. Tu jest pod spodem, nice, to będzie, czekajcie, czwórka. Cyk. Chyba, że tam jest jeszcze jakieś wejście, zaraz sprawdzimy, tam coś było w wodospadzie. Gadka. Co to za umiejętność? Aha, że większy czas działania, dobra. Będzie funkcjonował wilk, ale nam jest niepotrzebny, więc... Więc najsik. Dobra, co my tu mamy jeszcze? O, opal zaraz podniesiemy. To nie jest cmentarzysko. O, czyli tu pewnie jest od razu widać jakieś wejście. Dobra, to lecimy tam. Opal tylko zgarniemy. I śmigamy. Cyk, cyk, cyk i cyk. Tak, to jest tu. Dobra, mamy to. Tropy Danu, ale przy okazji jak już jestem tu zerknę, bo tam mi wygląda, że tam jest jakieś wejście. Nawet jeśli nie ma. A, dupa. No ale dobra, sprawdzony. W razie co. A co tu? A nie, jakieś krzaczki, dobra, tylko tak wygląda. Dobra, ogarnięte. Kolejny trop. Spalone chaty pomiędzy przekopem Czarnego Knura i Klocher. Południowe Ulster. Południowe Ulster. A Ulster jest gdzie? Tutaj. Pomiędzy tym, a przekopem Knura jakimś. A gdzie jest przekop Knura? Co, może tu? Nie gadaj. Czy to tak? Wygląda dziwnie. Dobra, sprawdzimy, słuchajcie, tutaj. Ja tutaj dotrę i zaraz do was wracam w takim razie. Dobra, słuchajcie, znalazłem tą miejscówkę. Tu przebiegłem, przebiegłem. W sumie przebiegłem chyba. Przez ten, tutaj to dziwne coś. I jakiś dzik na mnie wyskoczył, się wystraszyłem. 460 poziom gość ma, czy jakoś tak. Także spoko, będzie fajne wyzwanie. Więc później się z nim zmierzymy. Coś na zasadzie legendarne zwierzę, taki wielki, dziki knur po prostu. A jesteśmy chyba... Tu mieliśmy, tak, zbadać coś, właśnie.
Dobra, płomień zdemaskowany. Okej, okay, i jeszcze zobaczmy zakon, wróć. 1 na 3, 1 na 3. Aha, to jest ten mistrz picia, a ty jesteś co? Zalesione wzgórze na zachód od placówki handlowej. Grobowce bojne. Na zachód od placówki handlowej Radch, coś tam. Desert Radch tam, na zachód. Grobowce bojne, tutaj. To lecimy tutaj w takim razie, od razu to sprawdzimy. Dobra, jesteśmy na miejscu przy grobowcach. Ogarniemy, myślę, wszystkich trzech od razu. A ja już tu byłem, chyba na to wychodzi, czy nie, skoro tu jest rozwalone. Chyba tu byłem, ale tak może niedokładnie jakoś. Może czegoś nie podniosłem. No i to jest właśnie to, już dawno powinienem to mieć. Tu coś jest? Nie. Tu są same skrzynie. Akurat mi w to wbieg. Dobre. Aha, i tylko bułę dostał, bo na więcej życia nie miał, okej. Okay. Fuk, że akurat mi wbiegł w tego skilla, nie? Myślałem, że nie trafię. Dobra, szukamy tego czegoś. Czy to na pewno tu? Jeszcze raz, upewnijmy się. Grobowce bojne, zalesione wzgórze... Zalesione wzgórze na zachód od placówki? Tak, jesteśmy w dobrym miejscu, dobra. Tylko trzeba dokładnie to przeszukać po prostu, a nie przelecieć tak jak ja wcześniej. Tu nic nie ma na pewno. Nie to, F-ka szybko, cyk. Ten jak się wystraszył. Gleba. Niespodzianka. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Góry może? No ja tam wciąż czegoś nie podniosłem, więc żeby nie było, że to jest tam właśnie gdzieś. Albo to jest w ogóle na samej górze. Tu już w ogóle będzie beka. Ty, bo tu da się wejść. Nie da się. Czy się da? O, da się. Siema, chłopaki. O! O, co to? A to są ci, co tak podcinają? Bania, kolano i kaput. Knur, chodź tu. Nice. Dobra, szukamy teraz tutaj, może coś będzie. Jest, no ale zobaczcie, skrzynkę otworzyłem, a tego już nie wziąłem, nie? Co za gałgan. Dobra, mamy następne. Kamienny krąg rytualny w pobliżu niewielkiego portu nad rzeką Bojne. Kamienny krąg rytualny w pobliżu portu. Rzeka Bojne. Gdzie jest port? Opactwo Kells.
Kamienny krąg rytualny. No to tak wygląda, nie? Tylko tu nie ma żadnego portu. No ale spróbujemy. Przejdę się tam. To jest którą mańkę? W tą stronę. Da się tutaj jakoś w miarę sprawnie zejść? Da się. Aha. Teraz dawaj. Dobra, i chyba że do tu bliżej, nie. Za blisko pewnie. Nie. Dobra, no oby to było tam. Chyba że mi zaraz już tutaj wyskoczy jakiś port. Bo taka też opcja jest, nie? Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, i co my tu mamy? Jakieś kamulce są. Oho. A nie, tu było wesele przecież. Czyżby jednak gdzieś tutaj? Nie, tu też byłem już, rzeka Bojne. Dobra, no na tej rzece musi gdzieś być port. A port? Tu byłem. Nie ma żadnego portu. Więc tu też byłem, tak wygląda, ale sprawdźmy tutaj. I patrzcie, byłem i znowu czegoś nie wziąłem, nie? Jeszcze raz. Kamienny krąg rytualny w pobliżu niewielkiego portu nad rzeką Bojne. Niewielki port nad rzeką Bojne. Czy to jest jedyny element rzeki Bojne? Czy tu też jest? Nie, tu już jest inna. Tutaj? Też inna już. Dobra, no co? No wzdłuż rzeki trzeba jechać po prostu. Więc nazad. Wiecie co, ja po prostu poszukam i zaraz do was wrócę, bo to może trochę zająć. Więc zaraz się widzimy. Okej, okay, chyba mam ten port zakichany. Dobra, jest chociaż port. Oj kurde, z pół godziny mi zajęło szukanie tego. Mogłem w sumie od razu się przepłynąć tutaj łodzią. Teraz żeby nie było, po kolei. A i to będzie, nie gadać, to jest tutaj już pod nosem. Ci tam się klepią. No a jak? Pod nosem dosłownie. Ja latam w kółko, szukam, nie? Jak to na mapie wygląda? Mhm. Mały krąg, nie? Co tam się dzieje? Jakiś piroman. Cześć, chłopaki. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Tamten się spali? Nie zdążysz, masz. Dobra. Mamy to w końcu. Okej, okay, odsłonięty już jest. I ostatni nam został do odsłonięcia. Dublińska piwarnia. Dublińska, dobra. To lecimy do Dublina na piwko. Należy się w sumie. To będzie gdzieś tutaj, nie? Dobra. Nie wiem, czy ta muza jaka leci w ogóle. Nie wiem, czy to dlatego, że już odkryłem tego wodza całego. Tego wodza w tym zakonie śmiesznym. Bo cały czas taka muza leci, nie? Dawaj. Teraz jak to było? AD i spacja chyba, nie? Dwie stóweczki. Dawaj. Do dna, come on. Raz. Dobra, pierwsza jak zwykle, nie? Schodzi lekko. Zaraz gdzie to będzie wyskakiwało? Z prawej strony chyba, nie? Z lewej.
Chyba, że D wyskoczy mi z drugiej strony. Tak jest, dobra, ogarnięte. Za mało piję chyba w tej grze. Dobra, ogarnięte. Gra się raz wyłączyła, musiałem zrobić to jeszcze raz, ale grunt, że się udało, także luzik. Dobra, i szybka akcja. Zbadaj okolice najwyższego drzewa w Dublinie. Okolice najwyższego drzewa w Dublinie. Czyli, że którego? Dobra, czyżby to było najwyższe drzewo w Dublinie? A jak? Matko Bosko. Dobra, jest kolejny. Dobra, mamy całą trójkę. Więc lecimy z całą trójką. Dobra, ona jest tutaj, więc bliziutko. Więc szybko lecimy teraz całą trójkę upolować i mamy to. I można, myślę, lecieć dalej. Z kolejnymi tematami. Jakby ktoś nie wiedział, najwyższe drzewo w Dublinie jest w samym centrum miasta generalnie, a nie w ogóle w rejonie Dublina. Także dość uporczywe, powiem szczerze, że to szukanie tych ludzi. Trochę to takie męczące było, no ale przynajmniej jest z głowy, więc luzik. Dobra, gdzie ona jest? Także mnie nie widziała, to pójdziemy z tej strony. Leba, śpisz. Od razu, proszę. Nice. Następny. Gdzie ty jesteś? Pokaż. Szybko. Powiedz, że też tu jesteś gdzieś. Nie, ty jesteś gdzie indziej. Dobra, to lecimy teraz do niego. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. On się chyba porusza z tego, co widzę. Tak mi się wydaje, że gość jest w drodze. Albo mi się coś... A nie, faktycznie on idzie. Ale dostał grubo. Niespodzianka. Który? Żaden. O nie, jest tam coś. O, tu pies jest. Dobra, ogarnięte. No i ostatni nam został. A ty jesteś, ziomuś, gdzie? Ty jesteś... Tu jesteś. Jak dobrze, że ten port odkryłem. Dobra, śmigamy po gościa. Tutaj damy radę, damy radę. Oho, idzie jakaś gwardia wyzwolenia. A mnie podciął. Cyk. No, jeszcze jeden gdzieś tu był. Dobra. Pieseł, dawaj. I lecimy dalej. Pieseł, wilkeł. Wilkeł, pieseł. Dobra, zapiszmy, bo już się raz gra wysypała, więc dla pewności. To są jakieś takie, wiecie, efekty sprzyjające glitchowaniu się gry. Czy tam crashowanie bardziej. Gdzie on siedzi? Tu idzie, sam jak palec idzie. Dobra, to żeby nie było za prosto, siema ziom. To jest babka. Jak ty się nazywasz? Wariatka z mokradeł. O ty. A umiesz tak? Bania. Zaraz sobie spuruję, tyle będzie. O ty. Nie trafiłem.
O ty co? Kamehame mi chciała zrobić? Czy co to było? Dobra, nara. Będzie trzeba dobijać? Trzeba dobić, kurde. Dobra. Ogarnięte, wszyscy zginęli, został nam tylko jeden. A ty jesteś gdzie? Pewnie jesteś w mieście, ale to już jego zrobimy sobie później. Czy nie? Czy ja go nie oznaczę teraz? No, on jest pewnie do głównego zadania jest pewnie przywiązany dlatego. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku, także jak wam się seria podoba, pamiętajcie, subik, łapa w górę i tak dalej, a my się widzimy w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć. Now go, Eivor. Claim your place in Valhalla.